Legenda głosi, że uchodźcy, którzy są nad naszą granicą, są to uciekinierzy z Afganistanu przed talibami. Otóż nie jest to prawdą. Uciekinierów z Afganistanu tam nie ma, w szczególności nie ma kobiet z Afganistanu, które wcale z Afganistanu nie chcą uciekać, bo wcale nie mają zamiaru pracować, jak w Europie. W Afganistanie mężczyźni mają je obowiązek je utrzymywać i dziwią się zachodnim kobietom, że godzą się na harowanie na mężczyzn. Poza tym bardzo lubią, że za gwałt jest kara śmierci, prawda? Lubią coś takiego, że za zaczepianie kobiet na ulicy można dostać 100 batów nawet. W związku z czym czują się bezpieczne i wcale z Afganistanu nie uciekają. A z handlu narkotykami, czyli ze słomą makową się nieźle można utrzymać, więc tam jakoś tam się żyje. Uciekinierzy są z Iraku i z Kurdystanu irackiego, częściowo z Turcji, częściowo z Libanu i to wszystko jest Bliski Wschód. Oni tłumaczą, że uciekają przed państwem islamskim, które jak wiadomo nie istnieje już od chyba 7 lat. No tam jeszcze jakieś tam w Libii w tej chwili się przechowuje. No ale nie w Libanie, nie należymy byli z tych dwóch krajów. No i jak to w ogóle było z tym Bliskim Wschodem? Otóż on został zdestabilizowany przez Amerykanów, którzy w swoim szaleństwie próbują wszędzie zbudować demokrację. No i właśnie to im się udało kosztem tam iluś milionów zabitych. Najpierw pomogli obalić króla w Afganistanie, co spowodowało oczywiście zamieszanie w całym regionie, ponieważ ten Afganistan to spajały tylko i wyłącznie osoba króla. To jest tam 5 osobnych narodowości, które się z sobą kłócą i tak dalej, więc od razu powstały rozmaite walki, trwają do dzisiaj. Na przykład Dolina 5 Lwów, czyli Panjshir, jest nadal zajęta przez Tadżyków, którzy nie uznają bynajmniej rządu Bagdadu i nigdy nie uznawali. Także ta sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana. W ogóle polityka bliskowschodnia jest bardzo skomplikowana. Pamiętam na przykład czasy, kiedy Izrael i Irak wrzeszczał, że trzeba zniszczyć koniecznie Izrael. Izrael to jest wróg numer jeden i Izrael wtedy sprzedawał im broń po ulgowych cenach, dlatego że Irak był również wrogiem Syrii, która graniczyła z Izraelem, a Irak nie. Także są bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane tam sytuacje. I Amerykanie to, powtarzam, zdestabilizowali. Przede wszystkim już pomijałem dalsze historie, wcześniejsze historie, obalili świętej pamięci Saddama Husajna, który był dyktatorem, ale trzymał to wszystko jakoś w porządku. Rzeczywiście zamordował kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No tak, ale jak przyszli Amerykanie i zrobili pół demokrację, to zginęło tam chyba z 500 000 co najmniej. Co najmniej o ile nie więcej. I Irak się praktycznie rozpadł na osobne części, mianowicie na Kurdystan, który jest tam na północy i tam dysponują odrobiną nafty, całkiem sporą odrobiną zresztą. Na część środkową, gdzie mieszkają Arabowie sunnici i na część południową, która sympatyzuje z Iranem, gdzie mieszkają Arabowie szyici, którzy mieli głupią sytuację, kiedy Irak walczył z Iranem. Notabene wtedy Amerykanie sprzedawali im broń i kiedy padło pytanie w Białym Domu, czy macie dowód, że Saddam Hussein ma broń bakteriologiczną, jakiś złośliwy dziennikarz wrzasnął, no pewnie mamy nawet rachunki, bośmy ją im sprzedali. Otóż żadnej tam broni atomowej, bakteriologicznej, ani chemicznej Saddam Hussein nie miał, no ale to nie przeszkodziło, że go obalono i zaczęto wprowadzać półdemokrację i skutki tego widzimy do dzisiaj. Pewną składową tej łamigłówki jest Kurdystan. Kurdowie są podzieleni na co najmniej 4 państwa. Jeden to jest właśnie Irak, drugim to jest Syria, o czym będziemy mówili za chwilę. Trzeci główny kubicus Kurdów jest w Turcji. No i jeszcze ogromne skupisko jest w Iranie. I wszystkie te państwa oczywiście bardzo się starają, żeby Kurdystan nie powstał, bo wtedy mogłyby stracić część swojego terytorium. Zwłaszcza Turcja
jest wściekła, bo Kurdowie są bardzo źli na rząd turecki. Natomiast trzeba pamiętać, jak były rzezie Ormian, to to mordercami byli nie Turcy, a głównie Kurdowie. Tak trzeba jeszcze o tym dodać, o czym się mało wie. Proszę Państwa, w Syrii Amerykanie próbowali obalić Saddama Husajna i to nastąpiło jakieś nieporozumienie, bo wszędzie jak Amerykanie wkraczają, to dyktatorzy upadają, uciekają, jak Kaddafi w Libii, prawda, czy Saddam Husajn, czy tak dalej, a jego ekscelencja Bashar al-Assad wcale się nie przestraszył Amerykanów. Się utrzymał z pomocą Rosji. Tu wynikł problem z Kurdystanem. Jak przyjechali Kurdowie do Unii Europejskiej i pytali o radę, co robi, to im poradziłem, żeby zawarli sojusz z prezydentem Assadem. Oni powiedzieli, co, z tym mordercą, skąd? No minęło parę lat i zawarli sojusz z Assadem, tylko już na gorszych warunkach, bo wtedy Assad był w ciężkiej sytuacji, bardzo teraz w lepszej. I między 1/3 Syrii zajmują sobie Kurdowie. To się nazywa Roża. Roża, państwo kurdyjskie w Syrii, które samo się uznaje za autonomiczną część Syrii. No, rząd w Syrii to toleruje, bo jest w słabej pozycji, bo musi walczyć z Turcją, prawda, jednocześnie z państwem islamskim. Jeszcze kawałki tam się pamiętają gdzieś z tym. Jeszcze resztki syryjskiej armii wspieranej przez Amerykanów. I jeszcze jakieś tam siły, bo to chyba 7 różnych ugrupowań zbrojnych walczy z prezydentem Assadem, niewielkim powodzeniem zresztą. Ale walki cały czas trwają. Turcja wkroczyła i uratowała te wszystkie siły antyasadowskie przed kompletną klęską. Już chyba ze 3 lata trwa taka stabilizacja w tym regionie, gdzie prowincja Ibil jest zajęta przez te różne antyasadowskie siły, jest na północnym zachodzie. Graniczy z Turcją, no i kawałek tam zajmuje Turcja, która chce się oddzielić Kurdów syryjskich od swoich Kurdów, żeby nie robili jakieś irredenty. I to jest druga część Kurdystanów. W Iranie Kurdowie siedzą cicho, bo Iran im co 20 lat urządza jakąś małą rzeź i dzięki temu są nauczeni, że trzeba siedzieć cicho. No a w Iraku sobie pozwalają na o wiele więcej, bo rząd w Iraku jest jakoś tu demokratyczny i ten. Także rzeczywiście tam cały czas trwają jakieś walki, co to jest niepewna. I trudno się dziwić ludziom, którzy chcą myśleć o swojej przyszłości, że chcą stamtąd uciec. Biedy tam jakiejś szczególnej nie ma. No ale jak w każdym kraju są ludzie biedni, to są nawet bardzo biedni, no i oni właśnie tutaj uciekają. No i do Europy Zachodniej, powiedzmy sobie jasno, uciekają dwa rodzaje ludzi. Jedni tacy, którzy do tej Białorusi jadą i mają pieniądze i jadą na tydzień czy dwa do jakiegoś kurortu w Białorusi, a następnie granice przekraczają w bardzo prosty sposób, mianowicie, jak wiadomo, nie ma takiej tak wąskiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem, więc po prostu wynajmują przewodników. Przewodnicy nie walą jakimiś kijami, tylko mają po prostu normalne nożyce do cięcia metalu, przechodzą przez ten drut jak przez masło. Po drugiej stronie granicy dzwonią, pomówiony mikrobus i wycieczka i jedzie spokojnie do NRD. I w ten sposób około 20 tysięcy ludzi już się przedostało do Niemiec, czego nasza straż albo nie widzi, albo nie chce widzieć, bo też na pewno dostaje jakiś Frontex w Sycylii brał pieniądze od imigrantów i ich przewoził sam, zamiast bronić Sycylii przed imigrantami. Także wątpię, żeby w Polsce było inaczej. Natomiast biedota no to służy jako dekoracja. Tam siedzi przy tym, wrzeszczy, krzyczy i to jest nie taka wielka, skoro jest stać na samolot i tak dalej, no ale to już jest inna kategoria. Oni nie mają luksusów hotelowych i tak dalej. No i tych ludzi właśnie mamy tutaj na
na granicy. Na granicy i, no i powtarzam, PiS ma interes, żeby to kultywować, bronić polskiej granicy, jak niepodległości. I dzięki temu PiS dostaje u ludzi plusy, że on tak dzielnie broni, prawda, walczy tutaj o Polskę. Łukaszenka ma też radość z tego powodu, bo dzięki temu przykrywam Białorusi to, że właśnie utracił niepodległość i podpisał pakt z Rosją, która odbiera niepodległość Białorusi. Wszyscy są teraz zajęci sytuacją na granicy, a w Mińsku i w Warszawie ludzie robią swoje.